Przez ostatni tydzień zebrało się naprawdę sporo nowości zarówno ze świata Cyberpunka, jak i Wiedźmina. Została bowiem zapowiedziana m.in. ostateczna fizyczna wersja Cyberpunka wraz z Phantom Liberty. Sapkowski wypowiedział się na temat serialu Netflixa, a nawet dostaliśmy kilka informacji na temat czwartej części Wiedźmina. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Zacznijmy od Cyberpunka i pozwu złożonego przez amerykańską kancelarię Rosenlow, który został wystawiony już pod koniec 2020 roku z racji niezadowolenia inwestorów ze stanu Cyberpunka na premierę i, jak mówi wniosek, z powodu składania fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń oraz nieujawniania faktu, że na premierę gra była bardzo słabo grywalna na Xbox One i PS4. Wtedy studio miało wypłacić inwestorom niemal 2 miliony dolarów rekompensaty za błędne oświadczenia. Ostatnio natomiast CD Projekt opublikował najnowszy raport dla inwestorów, który jasno oznajmia, że spór pomiędzy spółkami a polską firmą został zażegnany i finalnie udało się zatwierdzić ugodę. Trwało to wszystko zatem niemal 3 lata i z pewnością dało się tego wszystkiego uniknąć, jeśli redzi byliby trochę bardziej szczerzy jeszcze przed premierą gry, zamiast na kilka miesięcy przed 10 grudnia robić speedrun wykańczania gry i ślepo liczyć, że faktycznie uda się to osiągnąć. Z pewnością przy pracach nad kolejnym Cyberpunkiem i kolejnym Wiedźminem studio będzie się starało uniknąć tego typu problemów i pewnie dadzą sobie i z rok zapasów w razie jakichkolwiek komplikacji. A jeśli jesteśmy już przy kolejnych odsłonach głównych marek Redów, to zaczynając od projektu Cyberpunk Orion, to w sieci od dawna pojawiają się już spekulacje, gdzie może mieć miejsce akcja fabuły tejże gry. Najprostszym rozwiązaniem byłoby pewnie osadzić Oriona ponownie w Night City, bo i miasto jest już dobrze znane graczom, dobrze kojarzy się z całą marką Cyberpunka, ale jak się okazuje, wcale nie musi tak to wyglądać. Scenarzystka Cyberpunka 2077 pani Magda Zych w wywiadzie dla serwisu Gaming Bolt powiedziała, że Orion wcale nie musi dziać się w Night City, gdyż cyberpunk jako gatunek jest rodzajem ostrzeżenia przed tym, co może się stać, jeśli nie będziemy ostrożni jako gatunek ludzki. To nie jest taki abstrakcyjny pomysł science fiction. Myślę, że tego rodzaju historie mogą mieć miejsce wszędzie tam, gdzie rozwija się uberkapitalizm, powodując upadek społeczeństw. Night City to po prostu miejsce jak każde inne miasto, prawdziwe lub też wyimaginowane. I chociaż projekt Orion znajduje się dopiero w bardzo wczesnej fazie produkcji, to fajnie widzieć, że twórcy są otwarci na różne scenariusze i planują wychodzić z różnych ram, które sami sobie gdzieś tam po drodze ustawili. A co do nowej części Wiedźmina, to również mamy kilka nowych i bardzo optymistycznych informacji. Jakiś czas temu zostało ujawnione, że projekt Sirius to remake pierwszej części Wiedźmina i jak widzimy na wykresach udostępnionych przez Redów, powoli prace nad grą się rozkręcają, ale co najważniejsze, to nad projektem Polaris, który jest nową, dużą grą w uniwersum Wiedźmina, pracuje niemal połowa zespołu CD Projekt Red, czyli około 260 osób. Jak widzimy na wykresach na dzień 31 października więcej osób pracowało już nad nową częścią Wiedźmina niż nad wsparciem Cyberpunka 2077, dodatku Phantom Liberty czy nad wydaniem ostatecznym gry. Prace ruszyły więc z kopyta i możemy być raczej pewni, że to Wiedźmin 4 jako pierwszy ujrzy światło dzienne ze wszystkich zapowiedzianych przez Redów projektów. A jak już wspomniałem o wydaniu ostatecznym, to faktycznie będzie ono miało premierę bardzo szybko, bo już 5 grudnia tego roku. Będzie to po prostu pudełkowe wydanie gry wraz z dodatkiem i nową okładką na PS5, PC i Xboxa Series. Z wersją na PlayStation już odbyła się niemała inba, bo o ile podstawowa wersja gry będzie na płycie, tak dodatek będzie już jedynie w formie kodu, podczas gdy wersja na Xboxa będzie posiadała płytki zarówno dla podstawki, jak i dla dodatku. Trudno powiedzieć, czy wynika to z jakichś słabych relacji Redów z Sony, chociaż tu raczej nie byłoby żadnego zaskoczenia, patrząc po tym, jaką akcję odwalili z wycofywaniem gry z ich sklepu i nie przywracaniem jej przez bardzo długi czas. Ale może być też tak, że to właśnie dobre relacje z Microsoftem zaważyły na tym, że w tej edycji jako jedynej znajdzie się płytka dla Phantom Liberty. Po wydaniu na PC również widmo wolności będzie w formie kodu, chociaż tu już w ogóle wersja jest wykastrowana z jakiejkolwiek fizyczności, bo podstawka również figuruje tylko jako kod. Nie wiadomo, z czego wynikają takie różnice w wydaniach. Edycja PC nie ma płyt, bo obecne komputery praktycznie nie posiadają już napędów CD, z Sony to już nie pierwsza taka akcja, a z Microsoftem Redzi raczej trzymają się dobrze, w końcu wszystkie duże zapowiedzi Cyberpunka miały miejsce na wydarzeniach Microsoftu, więc w sumie nie ma co się dziwić na taką ekskluzywność. W sklepach pojawi się też swego rodzaju wersja Deluxe wydania ostatecznego. W pudełku znajdzie się oczywiście gra z dodatkiem, bardzo fajny medalion samuraja, specyficzna kolekcjonerska figurka John'ego Silverhanda oraz kolekcjonerski poradnik do podstawki Cyberpunka, który osobiście posiadam i niestety muszę wam powiedzieć, że jego połowa jest kompletnie nieaktualna w związku z ciągłymi aktualizacjami gry. Jeszcze na długo przed patchem 2.0 były zmieniane pojedyncze perki, miejsca znajdziek i tak dalej i w zasadzie jedyne co jest w tym poradniku aktualne to jakieś kwestie fabularne i wszystkie rozwiązania misji krok po kroku. Może będzie to jakaś wersja zaktualizowana, ale
to raczej bardzo wątpliwe, więc sam fakt wsadzenia do tej edycji tego poradnika jest raczej jedynie, aby cena wydania nie wydawała się zbyt wysoka, bo fakt faktem kosztuje ona 450 zł. What the hell? Oh my god! Sam dodatek Phantom Liberty na dzień dzisiejszy sprzedał się w ilości prawie 4,5 milionów kopii, co stanowi około 20% wszystkich graczy posiadających podstawową wersję gry. Sama liczba kopii robi spore wrażenie, być może póki co w porównaniu do ilości sprzedanych podstawek nie jest to tak dużo, ale z pewnością z czasem będzie się to zmieniać, bo Steam z dnia na dzień zapełnia się kolejnymi bardzo pozytywnymi recenzjami, których na ten moment jest około 89%, więc widać, że w przypadku Phantom Liberty gracze docenili jego dopracowanie i uczenie się na błędach studia po średnio udanej premierze podstawki, którą trzeba było łatać przez wiele miesięcy. A co do łatania i dodawania nowej zawartości, to o dziwo aktualizacja 2.0 wcale nie była ostatnim dużym patchem dodającym nowe rzeczy do gry. Na jutro jak to nagrywam, na dzisiaj jak widzicie ten film, Redzi zapowiedzieli transmisję Red Stream, na której zaprezentują co pojawi się w Cyberpunku w najnowszej aktualizacji 2.1, która wejdzie w życie już 5 grudnia razem z wydaniem ostatecznym gry do sklepu. Wedle zapowiedzi ma ona przynieść wyczekiwane nowe elementy rozgrywki. Pierwsze co przychodzi tu do głowy to Metro i nowa gra plus, choć to z pewnością zbyt duże życzenie. Naprawdę trudno powiedzieć, co nowego mogli przygotować Redzi, bo wydawałoby się, że wszystko co dało się dodać, to dodali już w patchu 2.0, a tu okazuje się, że jednak nie. W komentarzach gracze pisali też na przykład o punkcie bez odwrotu przed spotkaniem z Hansenem, aby nie było zaskoczenia ze znalezieniem się przed wyborem Somi vs Reed, chociaż tak szczerze z mojej perspektywy przed faktycznym wyborem było bardzo dużo podpowiedzi, że nadchodzi ważny moment, więc większość graczy raczej zapisała grę przed spotkaniem z Hansenem. To samo mówił pan Gabe Amantangelo w filmie dla GameSpotu, ale jak widać nie dla wszystkich było to takie oczywiste. Stream z informacjami o aktualizacji odbędzie się o godzinie 16 czasu polskiego na Twitchu Redów. Jeśli nie będziecie mieli czasu oglądać, to zapewne na moim kanale następnego dnia zobaczycie jakieś podsumowanie wszystkich tych rzeczy i tyle. Ostatnią wiadomością odnośnie nowego Wiedźmina, ale jeszcze nie ostatnią w tym odcinku, jest to, że w wywiadzie dla włoskiego serwisu Lega Nerd reżyser Wiedźmina 4, jak i zarazem reżyser Krwi i Wina z trzeciej części Wiedźmina i reżyser Cyberpunka ujawnił bardzo ciekawe informacje o nadchodzącej produkcji. Nowy Wiedźmin ma bowiem ustanawiać nowe standardy branży gier, chociaż do tego z pewnością wiele osób będzie podchodziło sceptycznie po identycznych zapowiedziach odnośnie innowacyjności Cyberpunka, co w mojej opinii jak najbardziej miało miejsce, ale spora część osób dawała znać, że jest zawiedziona tą innowacyjnością, praktycznie jej nie zauważając. Jednak z drugiej strony sam nie jestem w stanie powiedzieć, co jeszcze da się zrobić w najnowszych grach, aby były jeszcze bardziej grywalne i bardziej imersyjne. Dla mnie najlepszą rzeczą w Cyberpunku jest fakt, że nie ma w nim żadnych loading screenów i nadrzędnie to, że całość gry przeżywamy z perspektywy naszej postaci, zarówno przemieszczanie się po mapie, dialogi, cutscenki. Nawet nie zauważamy, że jakaś cutscenka miała miejsce, bo jest to tak genialnie i płynnie zaimplementowane, że czapki z głów. Ale wracając do Wiedźmina, to pozwólcie, że zacytuję fragment wywiadu z Sebastianem Kalembą. Chcemy podążać tą samą ścieżką, którą obraliśmy, ale nie chcemy tworzyć tej samej gry. Myślę, że to oczywiste, mamy pewne elementy wiedzy, które należy zachować. Przecież to wciąż ten sam wszechświat i nie możemy wyjść poza pewne granice. Dlatego musimy podążać bardzo konkretną ścieżką i wprowadzać w tym zakresie innowacje. Jednocześnie jasne jest, że musimy spróbować uspokoić nową opinię publiczną. Wiedźmin 4 ukaże się dopiero za kilka lat, a od poprzedniej części upłynie dużo czasu, więc nie możemy kierować się wyłącznie do odbiorców, którzy już lubią tę sagę. Musimy także zbudować nową społeczność. W związku z tym mogę powiedzieć, że będzie to doskonały punkt wyjścia dla wielu graczy, nie zapominając o wieloletnich fanach, którzy nadal chcą śledzić przygody Geralta. Naszym priorytetem jest zawsze próba przełamywania granic. Chcemy wyjść poza nie. Chcemy spróbować zrobić coś nowego w porównaniu z tym, co jest obecnie w grach RPG, zwłaszcza, że pracujemy w tym gatunku i kierujemy naszą ofertę do fanów RPG. Jak można się domyślić, nie mogę powiedzieć zbyt wiele, ale pomysł jest taki, aby zbudować coś, co przewyższy Wiedźmina 3, opowiadając bardziej intensywną historię i zapewniając jednocześnie bardziej intensywną rozgrywkę. Naszym znakiem rozpoznawczym jest wolność, jaką dajemy graczowi, zawsze z ograniczeniami. Podam tutaj przykład. W Cyberpunku 2077 możesz wybrać tło swojej postaci, czy chcesz być mężczyzną, czy kobietą, ale nadal jesteś V. Zawsze jest coś, co zostało już wcześniej napisane i co musi tworzyć ścieżkę, którą gracz będzie musiał podążać. Ta wstępna definicja stawia cię w obliczu bardzo specyficznych sytuacji, ponieważ wszystkie nasze postacie i nasze gry wideo mają historię i bardzo dobrze pokrywają się z tym, co postanowimy na początku. Ale gracz musi także mieć swobodę, czuć, że jest wolny, zaczynając od konstrukcji postaci. Naszym punktem nacisku jest zanurzenie, możliwość wyboru własnych
własnej ścieżki. Oczywiście także kompilacja tego, ponieważ będąc graczem RPG, gracz musi mieć możliwość zbudowania swojej postaci według własnego uznania. Wiedźmin będzie miał taką strukturę, dużo swobody, ale z narracyjnego punktu widzenia jest specyficzna droga do podążania. Widać zatem, że Redzi będą bardzo inspirować się rozwiązaniami, które zastosowali w Cyberpunku, być może właśnie na wzór wybierania ścieżek życiowych, life pathów na początku gry. W nowym Wiedźminie w podobny sposób będziemy wybierać szkołę, z której nasz bohater się wywodzi. Być może będzie to definiowało styl naszych wypowiedzi, tak jak w Cyberpunku Punk, Nomad i Corpo mają różne ekskluzywne opcje dialogowe. Być może podobnie będzie z nowymi szkołami wiedźmińskimi. Wiemy, że pojawi się nowa szkoła Rysia, więc z pewnością będzie sporo nowych rzeczy do odkrycia i poznania w wiedźmińskim uniwersum Redów. Na koniec przejdźmy jeszcze do tego oryginalnego, książkowego uniwersum Wiedźmina, stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Autor w ostatnim czasie udzielił kilku wywiadów, czy to na Comic-Conie w Wiedniu, czy dla portalu Serial Killers, i z jego ust padło kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, wciąż nie zagrał w growe produkcje Redów, twierdzi, że ta forma rozrywki jest dla niego nieodpowiednia i broni się przed tym rękami i nogami i raczej nigdy nie zdecyduje się pochylić nad produkcjami CD Projekt Red. Sapkowski wypowiedział się też trochę na temat netflixowej adaptacji jego książek. Przyznał, że wielokrotnie dawał twórcom propozycje rozwiązań fabularnych co do ekranizacji jego twórczości, ale nigdy go nie posłuchali, bo jak sam żartobliwie przyznał, myślą, kim jest Sapkowski pisarzem, czyli nikim. Wielka szkoda, że twórcy mieli takie podejście do serialu, ale teraz raczej nie ma się co dziwić, że finalnie wyszło to jak wyszło i do tej pory całość trzymał sam Henry Cavill w roli Geralta, a teraz gdy ma go zastąpić Liam Hemsworth, to zapewne wszystko runie po kolejnym sezonie. Pisarz przyznał też, że mimo wszelkich turbulencji po drodze i tak lubi serial Netflixa, chociaż nie jest w tej dziedzinie specjalistą. Jak tłumaczył, tworząc swoje powieści i opowiadania nie myśli obrazami, a słowem, więc ciekawym doświadczeniem jest dla niego zobaczenie, jak ludzie wyobrażają sobie konkretne sceny. Pochwalił też samego Henry'ego Cavilla, bo tak jak mówi, nigdy nie zastanawiał się, jak powinien brzmieć głos jego Geralta, tak uważa, że aktor bardzo dobrze poradził sobie w tej kwestii i jest bardzo zadowolony z tego, jak przedstawił postać Geralta. No i na sam koniec informacja, która pewnie ucieszy fanów pisemnego uniwersum Wiedźmina: w przyszłym roku ma się pojawić samodzielna powieść z Geraltem w roli głównej, pisana oczywiście przez Andrzeja Sapkowskiego, będzie raczej w stylu sezonu Burz, nawiązań do poprzednich części będzie raczej mało, ale pisarz nie chciał zdradzać więcej informacji na temat zawartości książki. Powiedział też, że z racji, że Netflix zrobił film Sirens of the Deep na podstawie jednego opowiadania z książki Miecz Przeznaczenia, to niejako zmusił go do stworzenia kontynuacji jego sagi i że nie narzeka, bo dzięki temu ma na czynsz. Nie wiadomo, o co mu konkretnie chodziło, jak to bardzo często bywa w przypadku wypowiedzi Sapkowskiego, pozostaje czekać na nową powieść i liczyć, że nie będzie to jedynie skok na kasę i nudne przeciąganie zakończonej już historii. I to byłoby na tyle z newsów. Mam nadzieję, że taki odcinek łączący zarówno newsy cyberpunkowe i wiedźmińskie wam się spodobały. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, bo chciałbym na początku przyszłego roku wbić może i nawet te 5000 subskrypcji, a z mojej strony byłoby to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!